Siemanko, dzisiaj 7 czerwonych flag, 7 sygnałów tego, że wasz związek jest trochę taki toksyczny i że jest coś nie tak w tym związku. Jeżeli interesuje was temat takich sygnałów na początku znajomości, to tu odsyłam do filmu. Przejdźmy do rzeczy. 7 punktów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy punkt to dana osoba ogranicza wasze spotkania z innymi. I mówię tutaj z innymi, w sensie i znajomymi, i nawet rodziną. Czyli nie chce, żebyście się z kimś spotykali, nie lubi waszych znajomych, nie lubi waszej rodziny, nakręca was negatywnie w stosunku do nich, albo właśnie wyskakuje z jakimiś spotkaniami, wiedząc, że jesteście z kimś umówieni. To jest pewien sygnał, że jest coś nie tak, dlatego że pamiętajcie, że związek to nie jest jedno życie. To nie jest tak, że w momencie, gdy wchodzimy w związek, to już razem wszystko musimy robić. Nie. To jest tak, że są dwie osoby, jedna ma swoje życie, druga ma swoje życie i razem mają wspólne życie. Więc to jest normalne, że w związkach dwie strony będą miały jakichś swoich znajomych, będą chciały się z kimś spotkać, mają swoją rodzinę i to trzeba uszanować, bo jeżeli ktoś tego nie szanuje, no to bardzo źle to wróży. Kolejny, drugi punkt, który jest związany z zaufaniem, to jest to, że czyta wasze znajomy, czyta wasze wiadomości, ogólnie zna wasze hasła do różnych portali i tak dalej. To powiem wam tak, można powiedzieć, że okej, skoro ufam tej osobie i darzy mi się zaufaniem, no to jakby nie ma nic złego w tym, że podam to hasło, tak? I przeczyta te wiadomości. Ale w drugą stronę to też tak działa, że jeżeli skoro ona mi ufa, czy on mi ufa, to nie powinien w ogóle tego czytać i chcieć w ogóle dostępu do tego. Także to jest też mega zły znak. Jeżeli ktoś czyta waszą korespondencję, to kim by ta osoba nie była, nie ma do tego prawa. Po prostu. Jeżeli chcecie zachować coś dla siebie i to jest wasze prywatne, to nie musicie się nikomu przed tym tłumaczyć i macie do tego pełne prawo, bo tak po prostu jest. I mówię, jeżeli ktoś wymaga tego i nie wiem, obraża się, jeżeli tego nie dostanie, no to jest coś nie tak. Kolejny, trzeci punkt to zazdrość bez powodu. I tutaj raczej powiedziałbym, że generalnie to dotyka mężczyzn, chociaż no nie wiem, nie wiem sam, czy dotyka to bardziej mężczyzn, czy kobiet, nieważne. Chodzi o taką zazdrość bez powodu, czyli właśnie to, że nie wiem, facet ma znajomą albo dziewczyna ma kolegę, to już jakby są jakieś domniemania, że coś musi być, że tak nie powinno być i bez powodu po prostu jest zazdrość, bo żeby być zazdrosnym, właśnie trzeba mieć jakiś powód i często tym powodem jest to, że jedna strona wie, że ktoś inny mógłby zapewnić tej osobie coś lepszego. I albo to jest ze względu na to, że źle ją traktuje, albo ma złe mniemanie o sobie. W obydwu tych przypadkach to jest problem już tej osoby. Więc jeżeli partner, partnerka jest o was przesadnie zazdrosna, totalnie bez powodu, to też to jest bardzo zły znak. Kolejny, czwarty punkt jest to szantaż emocjonalny. Jest to dosyć poważna sprawa, która na pewno będzie wymagała oddzielnego jeszcze filmu na ten temat. To tu już zahaczamy o przemoc, bo jest to przemoc psychiczna. I o ile powiedzmy mężczyźni częściej się zdarza w przypadkach powiedzmy związków ta przemoc fizyczna, tak z drugą strony jest to przemoc emocjonalna, dlatego że kobiety są dużo bardziej empatyczne niż mężczyźni, dużo łatwiej potrafią wyczuć czyjeś emocje, przez co też mogą to wykorzystywać. I właśnie taki szantaż emocjonalny będzie polegał na tym, że partnerka, no bo to zazwyczaj mówię, będą kobiety, ale faceci też jak najbardziej mogą to robić, że będzie zachowywała się w pewien sposób, będzie poruszała pewne rzeczy, które wiedzą, że was poruszą, tylko po to, żeby coś z tego wyciągnąć. Bo na tym polega właśnie ta przemoc psychiczna i szantaż emocjonalny, że ktoś emocjami próbuje wywołać u was pewne działanie albo brak pewnego działania. Także to też jest bardzo zły znak. Kolejny, piąty punkt właśnie z tym związany, co teraz powiedziałem, to nie widzą kompromisów. Czyli musi, jakby jest ultimatum, że albo jest tak jak oni chcą, albo wcale. To też jest to oczywiście zły znak, dlatego że związek jest to budowanie relacji dwóch osób, czyli dwie osoby muszą być z tego zadowolone, co też powoduje, że dwie osoby będą pewne rzeczy musiały ograniczyć i się przystosować. Więc to nie może działać w jedną stronę, że tylko na przykład ty musisz coś robić, a ta druga strona nic, tylko właśnie trzeba znaleźć jakiś złoty środek między tym. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to prędzej czy później
i tak ten związek się rozpadnie, albo po prostu będziecie mega nieszczęśliwi. Szósty punkt to szuka problemów zamiast rozwiązań. I to też jest takie bardzo typowe, to jest dosyć ludzkie zachowanie, nie tylko chodzi o związek, ale to jest bardzo ludzkie zachowanie, że ktoś wytyka właśnie, co jest źle, co jest nie tak, ale nie ma żadnego rozwiązania na to. Czyli wiecie, rzuca hasło, że na przykład coś jest nie tak i kończy temat, nie? Jakby zrób coś z tym. To nie. Związek polega na tym, że rozmawia się i próbuje się razem dojść właśnie do jakiegoś złotego środka, o czym mówiłem, i też do rozwiązania pewnych problemów. I siódmy, ostatni punkt jest to brak odpowiedzialności za siebie. Chodzi o to, że po prostu partner czy partnerka zachowują się trochę jak dzieci. Czyli we wszystkim trzeba im pomagać, trzeba ich wyręczać, trzeba robić coś za nich. I oczywiście, ja tu nie mówię, że jakby każdy powinien robić swoje i nie można pomagać, bo jakby pomoc w związku też, no po to też jesteśmy, żeby się wspierać. Ale jest pewna granica, że jeżeli partnerka czy partner wymaga od was przesadnej uwagi, przesadnej pomocy, przez co wy na przykład musicie swoje rzeczy zaniedbywać, albo no nie wiem, no cokolwiek, że po prostu nie chcecie czegoś robić, a musicie, bo wiecie, że ta osoba tego nie zrobi inaczej, to też to jest zły omen. Więc mam nadzieję, że ten film w jakikolwiek był sposób pomocny. Szczerze mam nadzieję, że żaden ten punkt was nie dotyczy. Jeżeli dotyczy, to poważnie musicie się zastanowić i coś z tym zrobić. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie jakiś film w tej tematyce, jakieś sygnały czegoś. Chętnie taki nagram. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.